Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Postanowiłam zmontować i pokazać Wam, bo jestem dumna, zadowolona i mam całkiem dobre reakcje na to, co zaraz zobaczycie, dlatego postanowiłam to udostępnić. I mówię do Was nie z obrazem wideo, tylko widzicie obrazek, już wszystko wyjaśniam. Ten obrazek zapowiada cykl moich streamów pedagogicznych dotyczących wychowania, budowania relacji z dzieckiem. On się nazywa Pedagog z Okienka. Raz w miesiącu na Facebooku można się ze mną spotkać na takim streamie. Wszystkie te streamy znajdziecie w zakładce wydarzenia na fanpage'u Fundacji na Facebooku. Natomiast ten film, który zaraz zobaczycie, nagrałam po prostu jako komentarz, a ja oczywiście nie umiem w kilku słowach, więc wyszło kilkanaście minut. No i dobrze. Jako odpowiedź na taki post w jednej z grup dla rodziców o tym, czy posprzątać dziecku pokój, czy nie. Po tym, jak zostawiło pokój przed wyjazdem nieposprzątany, mama się zastanawia, czy zostawić temu dziecku, to jest dziecko chyba tam około 10-letnie, taki bałagan, czy mu sprzątnąć ten pokój. Ja się wypowiedziałam trochę szerzej i na więcej tematów związanych z taką jedną niby błahą sprawą, jak bałagan w pokoju dziecka. I możecie na tym przykładzie zobaczyć sieciowość mojej wiedzy i mojego rozumienia wpływu wychowania decyzji rodziców, pojedynczych, ale powtarzających się zachowań, gestów, decyzji na kształtowanie psychiki człowieka. Więc myślę, że jeśli interesuje Cię ten temat, to razem z tym streamem o niegrzecznych dzieciach, który umieściliśmy na naszym kanale na YouTubie niedawno, łatwo możesz stwierdzić, czy chcesz się czegoś więcej ode mnie na ten temat dowiedzieć, czy nie. Ja wcześniej nie lub przynajmniej mało wypowiadałam się na temat dzieci i wychowania, bo ja się zajmuję wychowaniem głównie w fundacji z drugiej strony, czyli z skutkami wychowania już u ludzi dorosłych. Co nie zmienia faktu, że jestem pedagogiem i analizuję historię każdego dorosłego człowieka, z którym pracuję od dzieciństwa. Stąd moje wnioski są nie tylko jakieś moje osobiste, zdroworozsądkowe, wynikają nie tylko z wiedzy, którą nabyłam podczas studiów pedagogicznych, ale przede wszystkim są potwierdzone moim doświadczeniem z moimi dorosłymi klientami. No więc zapraszam. Czy byśmy posprzątali, czy zostawili dziecku bajzel w pokoju? To jest kwestia tego, jak uczymy dziecko o tym, czym są jego granice, czym są jego prawa i czym jest jego odpowiedzialność. To znaczy, jeśli dziecko ma swój pokój, to jest jego pokój. Jeśli dziecko ma ciało, to jest jego ciało. Jeśli dziecko ma psychiczne granice, to są psychiczne granice jego ja i tego naruszać nie należy. O co chodzi? Posłuchajmy się przykładem ciała. Dzieci uczone, że nie wolno nie dawać się przytulić, pocałować cioci, wziąć na ręce, złapać, posadzić na kolanka, przełożyć przez kolano i zlać w tyłek. Uczą się, że nie mają prawa decydować o swoim ciele i później bardzo łatwo stają się na przykład ofiarami nadużyć seksualnych. To takich nadużyć typu po prostu dziewczyna nie potrafi odmówić, kiedy jakiś facet chce seksu. I to nie jest rozwiązła dziewczyna, tylko dziewczyna, która została wychowana w ten sposób, że jej ciało nie jest jej. Podobnie jest z pokojem, jeśli to jest dziecka pokój, to ono się uczy, to jest moja odpowiedzialność, to jest moje prawo równa się moja odpowiedzialność i jak sobie pościelę, tak się wyśpię.
Natomiast jeśli dziecko ma, to się nazywa dziecka pokój, ale dziecko ma prawa tylko, gdy pokój jest posprzątany, a gdy jest nabałaganiony, to się nagle okazuje, że to jednak jest pokój rodzica. Uczy się dwóch rzeczy. Po pierwsze, to moje prawa są umowne, zależą od kogoś. Tak więc i moja odpowiedzialność jest żadna, bo ja nie muszę być za to odpowiedzialny, bo to zależy od kogoś. Więc skoro to jest dziecka pokój i jest w nim bałagan, to oczywiście, że nie sprzątać. Dlaczego sprzątać? Kogo z siebie pani robi sprzątaczkę dla dziecka? Nie, to po pierwsze. Po drugie, nie wiem, córkę to dotknie, że będzie bałagan? Nie sądzę, sama go zrobiła, tak? Czy córkę dotknie to, że pani posprząta? Prawdopodobnie tak, bo to jest de facto wchodzenie w czyjąś prywatność. Ja wiem, że dziecka. I w czymś intymność. Grzebanie w tej intymności. Naruszy pani zaufanie dziecka do siebie w ten sposób. Bardzo. Nie będzie swobodnie się czuło, zostawiając w domu pamiętnik. Nie będzie w ogóle się swobodnie czuło. Zacznie sobie szukać swojego miejsca gdzie indziej. Dajemy dziecku pokój, czy dajemy dziecku kącik i uczymy go zajmować swoje miejsce w świecie. To jest bardzo ważne. Bo tak jak go teraz nauczymy, tak jak je teraz nauczymy, takim dorosłym, tak ukształtowanym on będzie. Czyli jeśli można mu sprzątać, jeśli można mu wchodzić do pokoju i zarządzać nim, to do jego mieszkania też będzie można było, będzie można wejść, do jego życia też będzie można wejść. I ono nie będzie potrafiło odróżnić osoby, która narusza jego granice. Nie będzie potrafiło odróżnić osoby, która wtargnie w jego życie z butami i zacznie tam robić swoje porządki. Ja rozumiem, że chce się nauczyć dzieci porządków, natomiast nie w ten sposób. Absolutnie nie w ten sposób, bo co jeszcze? Ja tutaj widzę tak porady typu powiedzieć dziecku, że w ogóle nie pojedzie, jak nie posprząta. My chcemy uczyć dzieci odpowiedzialności i konsekwencji, chyba tak, żeby były dorosłymi, które nie mają problemów. Jeśli nie posprzątasz, to nie pojedziesz, nie z żadną konsekwencją, to nie ma sensu logicznego. Dla osoby z zespołem Aspergera to jest w ogóle bardzo istotne. Jedno nie ma związku z drugim, to jest związek wymyślony przez rodzica, to jest kara, to jest zemsta. To jest pokazanie władzy tylko i wyłącznie. Każde dziecko czuje, że coś jest tutaj nie tak, natomiast dziecko z Aspergerem będzie bardzo dobrze rozumiało, co tu jest nie tak. Jeśli mamy, tam widziałam, że ta dziewczynka już wybucha agresją, no to jeśli będziemy jej serwować takie rozwiązania, to możemy być pewni, że ona będzie agresywna i wybuchowa jeszcze bardziej, ponieważ próbuje się ją ustawiać według absolutnie żadnej logiki. A czym są konsekwencje w odmianie, w przeciwieństwie do kar? Konsekwencje są logiczne, to znaczy jedno wynika z drugiego. Czyli tutaj konsekwencją jest, nie posprzątałaś, to masz bałagan. Nie wiem, nie zamknęłaś okna, jak wychodziłaś i masz ten bałagan, padał deszcz, napadał ci na rzeczy wywalone z szafki i one na przykład zamokły. Powiedzmy, że to były twoje rysunki, czy tam jakiś komiks, na którym ci zależy. No i on teraz jest mokry i pogięty. To są konsekwencje. Znaczy, zostawiamy odpowiedzialność młodemu człowiekowi. Jak uczyć sprzątać? Człowiek musi sam dyskomfortowo się poczuć w swoim bałaganie, żeby chcieć posprzątać sam z siebie. Tylko i wyłącznie. I nikogo się do tego nie zmusi.
Znaczy, można zmusić, ale nie, zmuszając nie wytworzy się nawyku porządku. A teraz tak, jeśli córka ma wybuchy złości i ma podejrzenie zespołu Aspergera, to prawdopodobnie w ogóle jest dziewczynką z ADHD. I tutaj też mówię za siebie. I robienie bałaganu, znaczy jest duże bardzo prawdopodobieństwo, dlatego że wiele kobiet z autyzmem ma też ADHD lub ADD. My jesteśmy tak zwanymi chujowymi paniami domu. My jak gdzieś wchodzimy, to robimy bałagan natychmiast. Ja jestem taka, ja nie jest tak, że ja lubię żyć w nieporządku, ale ja mam straszny bałagan. Ja wchodzę do urzędu, siadam przy biurku urzędnika i ja tam podczas rozmowy jednej z urzędnikiem robię bałagan. Bezwiednie. Rozkładając swoje rzeczy, których mam zawsze całe mnóstwo przy sobie, coś mi spadnie, coś mi się przewraca, to ja jeszcze jego w ogóle rzeczy bezwiednie po prostu przestawiam. Ja robię chaos wokół siebie. I ja zapragnęłam porządku dopiero w ostatnich latach. To znaczy jakiegoś takiego, że udaje mi się go wdrażać w swoje otoczenie. Wcześniej też go chciałam mieć, natomiast ja robiłam bałagan koszmarny i w ogóle nie potrafiłam nad nim zapanować. Więc nakazami na pewno nie. To, czego mnie nauczyła moja mama, to były takie fajne, wspólne, w pewnym sensie odświętne, sobotnie sprzątania. One dawały satysfakcję, ponieważ my wszyscy w domu wtedy sprzątaliśmy. I sobie tam odpoczywaliśmy przy jakiejś słodkiej herbacie czy przy czymś i dalej szliśmy. Czasami było to kłótnie, czasami nie. Ale naprawdę wszystko, co wobec dziecka chcemy zastosować przymusem, odbije się jeszcze większym buntem. Więc trzeba sobie po prostu odpowiedzieć samemu sobie. Czy ja chcę wdrożyć moje dziecko do czegoś? Czy ja chcę pomóc mu wypracować daną cechę? Czy ja chcę mu złamać charakter? Bo jeśli chcę mu złamać charakter, to przemocą, to siłą, to przymusem, to szantażem, to karami. Jasne. Wychowamy człowieka, którym łatwo się steruje. Albo człowieka, którym się w ogóle nie da sterować. Są tacy ludzie. Ja takim jestem. Każda próba przymuszenia mnie do czegokolwiek sprawiała, że ja się stawałam coraz bardziej nonkonformistyczna. I dziś jestem osobą żyjącą tak bardzo alternatywnie, nawet w porównaniu z ludźmi żyjącymi alternatywnie, nawet wobec nich jestem alternatywna, że ciężko takich ludzi. Jeśli chcemy naprawdę dziecku coś zaimplementować, to pokazując mu na swoim przykładzie i razem z nim, że to jest lub może być fajne. A jak się nie uda, to się nie uda. Ale jeśli chcemy wypracować w dziecku to, by było przeciwnikiem czegoś, to go po prostu do tego zmuszajmy. Tak jest i już. I żadne racje, że powinno być inaczej, tego nie zmienią. To są prawdy o funkcjonowaniu ludzkiej psychiki, którym się zaprzeczyć nie da. Więc jeśli mamy wczesną nastolatkę, która już jest dosyć zbuntowana i ma podejrzenie zespołu Aspergera, to ja w ogóle odradzam jakąkolwiek walkę z nią, bo będą prawdziwe problemy. Wściekły, zbuntowany człowiek z zespołem Aspergera potrafi wymyślić rzeczy tak abstrakcyjne, jakich neurotypowy nie wymyśli. I pranie mózgu, jakie on może zaserwować swoim rodzicom, może być praniem, z którym oni sobie nie poradzą. A ja pracuję z setkami takich właśnie ludzi i zapewniam, że to, co potrafimy odwalić, potrafiliśmy odwalić swoim rodzicom, którzy próbowali nam złamać charaktery, no to są sceny jak z filmów. Więc nie warto. A
A już naprawdę przemawianie do młodego człowieka właśnie tymi karami, jak nie posprzątasz, to nie pojedziesz, to jest tworzenie sobie jawnie i otwarcie wroga w swoim dziecku. I może będziecie mieli dziecko, które będzie podporządkowane. Będziecie też mieli dziecko, które będzie marzyło o tym, żeby od was uciec. I gdy to tylko będzie możliwe, to ucieknie. I nie wiem, czy porządek w domu jest naprawdę tego wart. A jeśli bardzo wam przeszkadza bałagan w pokoju dziecka, to ja bym się w ogóle zastanowiła nad sobą. To czy to jest pokój dziecka, czy to jest pokój mój? Ja to widzę tak. Nie chcę mieć bałaganu w domu, tak? Chcę móc zaprosić gości, okej. Ale moja przestrzeń, dobrze, dom jest w 100% mój, okej, ale moja przestrzeń w tym domu to jest przestrzeń, to są moje pokoje i przestrzeń wspólna, a pokój dziecka jest pokojem dziecka. Więc pokój ma drzwi. Drzwi zamykam i w to nie zaglądam. Jeśli ja mam potrzebę, żeby w pokoju mojego dziecka był porządek, to ja sobie muszę odpowiedzieć, dlaczego ja w ogóle mam potrzebę na to, taką, by w pokoju mojego dziecka był porządek. Czy ja mam nadmierną potrzebę kontroli? Czy ja automatycznie postępuję według jakiegoś takiego przekonania, że pewne rzeczy powinny być jakieś i już, i w ogóle one są ustalone jakby odgórnie, arbitralnie, w ogóle nie wiadomo przez kogo, bo tak się robi? Czy ja mam nerwicę, że nie mogę wytrzymać, że za zamkniętymi drzwiami w jednym z pomieszczeń w domu, w którym mieszkam, jest bałagan? Czy ja mam potrzebę podporządkowania sobie dziecka? Czy ja mam potrzebę, żeby moje dziecko utrzymywało porządek, w sensie było osobą, która nie bałagani, a sprząta? A dlaczego ja mam potrzebę, by moje dziecko było jakieś? Dlaczego ja nie akceptuję go takim, jakim jest? W moim pojęciu, dopóki nie ma robaków, myszy, szczurów, jakichś mrówek i karaluchów w pokoju dziecka, to nie powinno mi to, przynajmniej nie śmierdzi, to nie powinno mi to przeszkadzać, bo to nie jest moja przestrzeń. Ja szanuję to, że moje dziecko jest odrębnym, drugim człowiekiem i funkcjonuje inaczej niż ja. Jeśli ja tego nie akceptuję, jeśli uważam, że dziecko jest przedłużeniem mnie, to jestem rodzicem, który przekracza granicę, który uczy dziecko, że dziecko jest czyjąś własnością. I potem prawdopodobnie będę się dziwić, dlaczego ono jest własnością swojego partnera. Dlaczego ono się zachowuje jak własność. Mogę mieć żal do niego w przyszłości, że jeśli jego partner, czyli jego nowy właściciel, nie będzie nas lubił, to on może zabronić się naszemu dziecku z nami spotykać. I dziecko nauczone, że jest czyjąś własnością, dostosuje się, bo będzie bardziej mu zależało na tym nowym właścicielu. To są poważne kwestie, które się wydają błahe, ale to tak głęboko działa. Każdy przekaz, każde nasze zachowanie, każda nasza reakcja na coś, każda nasza decyzja to jest sieciowy przekaz, sieciowy w sensie znaczeń, to jest sieć znaczeń. Przekazujemy bardzo wiele rzeczy w bardzo drobnych gestach, słowach, decyzjach. Takich na przykład jak masz posprzątać swój pokój. To jest przekaz. Twój pokój nie jest twój. Twoje nie jest twoje, twoje jest moje. Nie jesteś więc autonomiczną jednostką, która ma swoje granice. Można cię użyć, można cię wykorzystać, można tobą rządzić, można cię rozstawiać po kątach. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czego chcemy dla naszego dziecka. Żeby było posłuszną rzeczą,
czy żeby był autonomicznym człowiekiem. Dziękuję bardzo.